Świetnie, Zorcu Marmor. I teraz tak. Opracowujemy kruzery. Nie, pan nie jest interesujący. Zresztą pan jest strasznie drogi. A ja i tak zbieram kasę. Tak. Jasne, no na Gresham Pack, cokolwiek powiesz. Poproszę, moi drodzy tytany. No... Na miłość boską. A w ogóle tutaj musimy zbudować wszystko, co zdołacie. Na tej mojej planetce. Irytuje mnie, że oni wszystko kradną, a teraz jeszcze ukradli mi stealthy, więc będą mieli jeszcze przewagę w kradzieniu mi rzeczy. Żadnych głosów. Nie potrzebuję nikogo głosować. No, kto mi cały czas kradnie technologię? Ktokolwiek to jest, zaraz się dowie, że... Jestem wkurzony. Cloning Center. Dobrze, i teraz, moi drodzy, na planecie Artemis, bo to jest Gaia, Ultra Rich, jest najlepsza planeta, jaka może być. Jak już skończę robić populację, bo tak, Space Academy, Spaceport, bla bla bla. Zbudujcie baraki. Potem przygotujemy masę fajnych rzeczy. Będziemy budowali nasze kruzery śmierci. Telepathic Training. Może w ogóle przy obronie pracujemy, zanim zaczniemy produkować te Uber Cruisery. Tu już nie ma nic tego, czy było nam było lepsze, więc zabawmy się tutaj. Phaser Rifle, czemużby nie? W ogóle Multi-Faced Shields. Może jakieś zmiany kruzyjne będą coś warte? No dalej. Jak długo zajmie nim Gaia będzie gotowa? Już na dwa. Generalnie teraz ma taki przyrost populacji, że to jest absurd, więc... No, wróg się zbliża. Plazma Rifle, tak, nie będzie używać broni plazmowej jeszcze. Dobra, wróg się zbliża. Czy powiedzcie, że mam dość jednostek, żeby... Dużo ich jest, strasznie dużo. Ja mam mało okrętów. Z drugiej strony Artemis byłby w stanie wypuścić w jedną turę okręt, jakby się postarała. No, przesadzam trochę, ale... Szybko bardzo go buduję. Dobra. Okej, zniszczmy ich. Wow! Jakie mają ciężkie tarcze! I takim nie pomoże za dużo, ale... Oni mają tytany, prawda? Coś mi się wydaje, że to dużo okręty to są już tytany. Cóż, rychło w czas. Ja zaraz będę pompował tytany. Więc... Mądra decyzja, panowie. Jeżeli tracisz pół floty w jedną turę, to wiedz, że jest źle. Generalnie teraz jeszcze będę bawił się oczywiście z Gaussami, ale potem to zaczniemy z Maulerami latać. Mogę wygram przez zdobycie Antara. Antaresa. O, Orion, jak miło. Mógłbym go podbić, ale w tym momencie nie mam w stroju. Chyba, że ktoś go podbije za mnie, to byłoby przykre. Nie, dziękuję. Nie, ja mam zamiar pokonać Antara, nie wszyscy ze mną uklękniecie. Cały czas produkujecie mi jednostki, wkurzająca sytuacja. No dobra, zaraz będziemy mieli tutaj możliwość produkcji tych tytanów. No, cały czas wysyłacie te jednostki, to jest bez sensu. Ta flota jest trochę mała. Wow! Znaczy, tarcze macie mocne, nikt wam tego nie zabroni, nikt wam tego nie odmówi. Nie zabroni, tak, nikt wam tego nie odmówi, że macie mocne tarcze. No to wam i tak nic nie da. No dalej, uciekasz? Na twoim miejscu właśnie to bym zrobił.
jak miło jest grać klasą technologiczną, czyż nie? Tak naprawdę ja bym tę grę wygrał i normalnie. Doszedłem po prostu do broni plazmowej i... Straszne. Macie jedną planetkę, prawda? Tu ma jest jedna planetka jakaś zagubiona. Psironi i Klakoni by się bili, ale Psironi by wygrali, bo są jednak lepsi. A w tym momencie tak jest już tylko teoria, bo niedługo będę miał lepszą broń, żeby w ogóle sobie wyobrazić. Tak, co mi tam research, treaty. No miłość, przestańcie wysyłać to mięso na mnie. O, skończyłeś robić wszystko, co ci kazałem. To świetnie, najwyższa pora, żebyś stworzył nowy, potężny okręt. Może być Gwiezdny Ogień 1, nie przeszkadza mi ten pomysł. O, tak. I teraz tak, hard shieldy są fajne, wszystkie te rzeczy są fajne, ale na razie nie chcę zużywać dużo miejsca, więc bawimy się wyłącznie struktur analyzerem. I Gauss kanony, które są na auto fire. W sumie biorąc pod uwagę, że wróg ma coraz lepsze tarcze, nawet damy heavy mount. Nie, bez heavy mounta jednak, bo za mało ich gdybyśmy mieli. Na 24 Gauss, 25 Gaussów, a 12 duża różnica. Znaczy okej, jeżeli wróg ma tarczę 7, to zadajmy 11 obrażeń z tymi z gaussami normalnymi, czyli 11 obrażeń, czyli zadajemy tam 275 obrażeń, całkiem ładnie. A jeżeli wróg ma tarczę 7 i mamy gaussy 27, zadajemy 20 obrażeń, wychodzimy w sumie na to samo z tarczami 7. Więc, a wróg na razie nie wiadomo, że nic miał 7, więc bawimy się tym, co mamy. Tak, moi drodzy, Gaia będzie robiła okręty klasy Sunfire 1, które nie wystarczą, żeby wroga naprawdę załatwić, ale będą trzymać go, dopóki nie będziemy mieli broni. Co robią właśnie plazma kanony? One chyba są już w stanie zrobić Antaraną krzywdę. W sumie i tak nie będziemy używać walki naziemnej, bo już zdecydowaliśmy, że wygrałem przez zniszczenie Antaran. Wow, jaka flota! Przestańcie dzielić ogień, skupcie się na pojedynczych celach. Właśnie. Nie, wróg stanowczo nie ma tarcz siódemek. Z tego co pamiętam, to chyba Gaussy nie są w stanie nawet zranić Antaran, więc nie będziemy z nich korzystać, kiedy dojdzie do czego. Ale w tym momencie też tylko zbieranie floty. Dalej, skopmy ich. Tytany są dobre, są twarde, wytrzymałe. Ale wszystko ma swoje granice. Każde tarcze i każdy pancerz mają granice tego, ile mogą wchłonąć, nim przestają chronić statek. Wow, dobre! Mogę jak szybko rosną obrażenia, prawda? Na początku gry to było 30, to było dużo. A teraz o 120 to jest nasza liczba, która nas interesuje. Wow. Po nim. Jak widzicie, atakowanie z różnych stron ma dużą wadę, bo wróg aktualnie ma tarcze z różnych stron. Więc jeżeli atakujemy z trzech stron naraz, tarcze działają potrójnie mocno. Jak stracę Starbase'a, się wkurzę zdrowo. Jestem wkurzony zdrowo. No i dalej. To chyba wszystko, co można was powiedzieć. Ale wkurzyliście mnie niemożebnie. Muszę budować Starbase'a,
i znów czekać na moje piękne Starfire'y. W tym czasie zdążyłem lepszą broń już wynaleźć. Tak, Dimensional Portal, poproszę. Dobrze, poproszę okręty klasy Sunfire i to szybko. Mi się może mocno zirytuje. To na myśli, biorąc pod uwagę, że komputer tak beznadziejnie strzela, prawie jestem gotów pójść na plazmową. Wiecie co, zmienimy broń na plazmową. No raczej, ile zmieścimy? 25 gałów, więcej możemy teraz zmieścić. Ile byśmy zmieścili zamiast tego plazma kanonów? Dużo mniej. Darujmy sobie. Gaussy są po prostu dużo lepsze. Gaussy są po prostu lepsze w tej sytuacji. Jeszcze mam tutaj structural analyzer, więc wróg będzie bardzo, bardzo bolał. Będzie bardzo, bardzo bolało. Dostanie paroma takimi strzałami. Tak, tak, tak. Ile? Za dwie tury będziesz na Nazi. Wow, jak szybko mogę dojść na Nazi? Patrzcie, dwie tury. To powiedzmy najpierw na Zaura, weźmy po jedną turę od każdego miejsca. I zniszczmy go po prostu. Wow, Blurati, naprawdę. Nie mają szans. No tak, daję im to, że są twardzi, ale to im nie pomoże. Każdy lata z Gaussami, to wszystko nasza wina. Wiecie co, mnie nagrywa się z chwilę, już nagrywam godzinami, ta gra naprawdę strasznie wciąga. Ja autentycznie nie grałem w nią, odkąd nagrywałem ostatni raz Master of Orion 2 materiały. Kiedy to było? W kwietniu? Wow. Strasznie się stęskniłem za Master of Orion. To taka delikatna sugestia, że pojawi się przecież niedługo parę materiałów z Master of Orion 2 i nie porzucę tej gry i nagrania. Jeszcze walczycie, naprawdę? Nie martwcie się, lada moment dojdziemy. Jeszcze pewnie tak większość z was już przewinęła ten moment, nie słucha tego, co ja mówię. Nie dziwię się on zresztą, też bym tak zrobił. Natomiast jeśli chodzi o Antaran, to lada moment, teraz też tylko zbieramy siły, czekamy, aż będziemy mogli do niej zapukać. Plazmy są dobrym pomysłem. Jeżeli zminiaturyzujemy plazmy parę razy, broń się miniaturyzuje, jak pewnie pamiętacie z moich filmów, 5 razy, czyli już zbadamy 5 kolejnych poziomów technologii, cały czas się miniaturyzuje. Przy czym na trzecim już jest autofire albo enveloping, w zależności od broni, więc tak naprawdę trzeci poziom rozwoju jest najważniejszy dla broni. Na Zaura poproszę. I tam już pierwszy potężny okręt. Dobrze. Zbierajcie mi kasę, będziemy jej dużo potrzebować. Sironi wygrają tą grę, jeżeli szybko nie zajmiemy tego, co musimy zająć. O, za 3 tury dojdzie się do mojego systemu, ale za 2 tury. Już za 1 turę. Nie męczę nam portal. Maulery. Maulerami szybko się rozprawimy z Antaranami. Tak, wiem, że także atakujemy do boju. Poczekajcie, aż mój tytan ruszy do boju, to będzie po was. Tylko zdejmijcie im tarczę. Wow. Wow. Okej. Nawet nie pytam. Oto jak silne są tytany w porównaniu do zwykłych krętów. Oczywiście prawda jest taka, że po prostu na tytanie mam gaussy z autofire. I tak dlatego mam taką straszną siłę rażenia, ale wciąż. Zresztą nie, chyba gaussami można rozwalić Antaran, że zaraz się przekonamy na własnej skórze. Wow. Ale masakra. Dalej, zdejmijcie im tarczę.
Autofire, 3 strzały na minus 20 ABS-a. Znaczy balistyczki raczej możliwości trafiania. Zabójcze rzeczy. Nawet nie zniszczyliście mi jednego statku. Tak. Dokładnie. Po sprawie. Wiecie, że mógłbym wygrać tą grę normalnie, bez Antara. Po prostu podbiłbym całą galaktykę, zamienił w popiół. Mam lepszą technologię niż wróg, a szybko doszedłbym do jego możliwości produkcyjnych. Uciekaj. Jedyne, co możesz zrobić w tym momencie. Tak, nie głosujemy na nikogo. Z żartów, nikt nie może mieć większości, to byłoby straszne. Wszyscy by się na nas, przeciwko nam zwrócili. Jakby ktoś wygrał głosowanie w Radzie Oriona. Tak naprawdę przy takiej ilości tych okrętów... Wow. Ile tego wysyłasz na mnie, Boże? To będzie masakra i to kompletna. Ja mam po prostu za dużo oddziałów, żeby mógł z nim wygrać. Traci oddział za oddziałem. Jeszcze mam dwa moje wielkie kruzery. Znaczy dwa moje wielkie tytany. Okej. To chyba tyle. A czy już mamy Dimensional Portal, czy dopiero go odkrywamy? Tak, teraz Maulery odkrywamy. Nie pamiętam w sumie, czy jestem w stanie go sami złapić Antara. Możemy spróbować, jak będzie pora odpowiednia. No, jeszcze jedna tak naprawdę. Nigdy wam się to nie nudzi. To jest tak bez sensu. Mogliby sobie w końcu darować. Nie widzę, że mam taką przewagę nad nimi. No tak, w końcu krakoni są uncreative. Rozumiem, że chodzi tutaj nie tylko o ich umiejętności badawcze, ale też umiejętności taktyczne. Wow. Okej. Okay. Tak naprawdę ja mogę darować sobie całą resztę statków i wysłać ci marnotrawstwo siły ognia. Mogę na wrogu wysyłać same moje Sunfire okręty i to będzie w sumie najlepsze, co mogę zrobić. Po namyśle, to jest moja najbardziej produktywna planeta zaraz po niej, prawda? Dobrze, czyli tak, Atmospheric Viewer, Dimensional Portal po drogą, bo stąd wyruszymy z naszej stolicy, ale potem popłynie okręty Sunfire, potrzebuję jak najwięcej. Tak naprawdę ja te okręciki tutaj malutkie, na które tylko zajmują punkty dowodzenia, chyba by się na śmierć nie było, bo nie mam co z nimi robić, szczerze. O, Maulery. Myślę, że mogę zacząć pompować Maulery po prostu. Są skuteczne, mają 120 obrażeń, nic ich nie rusza. Okręty klasy Sunfire 2. Bardzo wam dziękujemy. Zamiast Gaussów są po prostu Maulery. 5 Maulerów. To będzie straszna masakra. Przy czym Maulery, z tego zapamiętam, nie muszę mieć nawet drobiazgu w stylu plus 50 do hit z beam weaponami. Więc tak, usuniemy to. To zostawiamy. Ciekawe, jeżeli Structural Analyzer na niej działa, to jest koniec dla wroga. Już nie ma nic do powiedzenia. Proszę okręty klasy Sunfire 2. I ty również, zbudować okresy Sunfire 1, byś udawał mi Sunfire 2. Ale jedyne pytanie teraz to, jak długo to potrwa, nim wróg zda sobie sprawę, że jest skończony. Iść do licha. Wreszcie całą wojnę, jaką chcecie na mnie wysłać. Mnie to się absolutnie nie rusza. W sumie powiemy się tutaj różnymi badaniami, których normalnie nie odkrywam, bo nigdy nie mam na nie czasu, co wy na to. Pancerz byłby fajny. W tym momencie ja myślę bardziej o tak, lepszy napęd. Mryszanie zostali zniszczeni.
To było do przewidzenia. Leć na zaurak. Antimatter Drive. Co za czyżby wrogowie nie atakowali w ogóle? Jaka niespodzianka. No dobra. No nikogo nie głosuje. To już jest koniec tak naprawdę w tym momencie. Chyba, że wróg mi ukradnie maulery, wyszpieguje. To byłoby dopiero zabawne. Tak, tak, psioni wygrywają. Przyzwyczaiłem się do tej myśli. Okej. Okay. Megafluxery zwiększają High Energy Focus Megafluxer. Energy Absorber zasłonił mnie. No dobra. Jak myślicie, trzymałem dość okrętu, żeby wypowiedzieć wojnę Antaranom? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Trzy tury, dwie tury, dobra. No po prostu wysię te wszystkie siły tutaj. Wszystko się taka masakra. Czy nie ma żadnych szans. Mam 6 tytanów, on ma... Okej, masz 9 tytanów. Patrz, jak to będzie wyglądało. To jest po prostu masakra. A jeszcze maulery nie weszły do gry. Nie jest to zbyt skuteczne, sorry. Graviton Beamy. Przerażające. Straszne. Po prostu przerażające. Długo to trwa. W tym momencie na Gaussach wychodzi lepiej niż na Maulerach. Warto wiedzieć na przyszłość. Sporo lepiej wychodzi na Gaussach niż na Maulerach, a Antarani nie używają tarcz, więc w sumie lepiej wyjdę, robiąc jednak zamiast maulerów po prostu milion sztuk gaussów. Dodajemy plus 50 do beamów. I na maulerów bierzemy gaussy z autofire. 26. Chyba niczego więcej już stąd nie wykombinujemy. Mógłbym darować sobie potrojenie wytrzymałości statku. Ale to jest zupełnie za słabe. No dobrze, poproszę więcej Sunfire okrętów. Okej, nie ma co tego przeciągać. Wiem, że macie wszyscy dość mojego ciągłego przeciągania tego. Więc cóż. Co naprzód ku nowej przygodzie. Wszystkie okręty do boju. Reject, reject, I don't care, I don't care. Jeszcze napęd sobie wynajdziemy, jeden sobie na to. Megaflaxer jest całkiem fajny, hyperdrive to jest nieistotne. Okej, let's jump. Attack Antares. All ships. Attack Antares. Antarani, co jest ciekawe, byli zamknięci w innym wymiarze przez Orionidów, Orionów, różne nazwy się wymienia. W innym wymiarze, takim małym, kieszonkowym wymiarze, jako idealne więzienie. No i teraz wykorzystują to więzienie, jako że nikt nie może się do niego dostać, bo wszyscy zapomnieli technologię, jako, że tak powiem, miejsce do organizowania wypadów, są nie do ruszenia. Nie wiem, czy widzieliście, na samym początku była pokazana ta wielka stacja kosmiczna, która tu orbituje, którą dowodzi osobiście ich wielki dowódca.
Widzicie, są w stanie odbijać sporo część naszej energii, to jest bardzo przykre. Wow! Skupcie ogień. Jak dużo wytrzymałości to jeszcze mu zostało? Ok, jak dużo w ogóle wytrzymałości ma ten statek? Czy w ogóle mu ranimy go? Ranimy, to prawie cały pancerz mu już zszedł. Nawet Xentronium Armor mu nie pomoże w tym momencie. Chyba już raz mu się pancerz skończy. Ha! Wow! Ranisz samego siebie, kretynie. Dobra. Zniszcz go. Ten statek jest śmiertelnie groźny. Pokonaj go. Tak. Dobrze. Au. Au. Chryste, panie, ta stacja jest straszna. Dalej do boju. Chryste, panie. Dobra, poszedł. Dobra. Zniszczcie to. Wybuch. Dobra, i teraz została tylko stacja. My kontra ta wielka stacja. Dobra, ile to ma wytrzymałości? Powiedzcie mi teraz. 3600 wszystkiego jest śmiertelnie groźnie. Dobra, panowie. This is it! Glory awaits! Albo nie. Au. Byliśmy tak blisko. O włos, zabrakło nam po prostu włosa, żeby wyciężyć w tej walce. W momencie jest chyba oczywiste, że musimy po prostu mieć więcej żołnierzy. Co tam, hyperdrive? Musimy być szybsi od wroga, dużo szybsi. Dobrze, atakuj ile chcesz, tak naprawdę mnie teraz tak mało to nie obchodzi. Zabijcie ich. Teraz już tylko marnowanie czasu. Oh yeah. Jeżeli ktoś z was przewija i zobaczył, że doszedł do tego punktu, to podpowiem, że czekowa jak to przodzuje. Fady, dam w opisie filmiku moment, w którym... Nie będę tego ciął tak strasznie. Po prostu dam w opisie filmiku, kiedy powinniście oglądać najciekawsze momenty. Antaranie są strasznie twardzi. Byliśmy bardzo blisko wygranej, ale jak widzicie, zabrakło włosa po prostu. Znaczy nie mówi się zabrakło włosa. Było blisko, ale przegraliśmy o włos. Nie mówi się zabrakło włosa, to jest bardzo niepoprawne. Wow. Z drugiej strony my jesteśmy jak antrani dla tych biednych klakonów. Nie mając na nimi żadnych najmniejszych szans. No dalej. Dalej, potrzebuję więcej okrętów. Jeszcze tylko kilka tur. Żadnych włosów? Żadnych włosów. O, realnie zaczyna mi się już coś rzucać na mózg. No dalej.
Tylko parę tury. Mam straszne obciążenie budżetu w ogóle. Zaraz będę musiał na podatki przejść wysokie. Ale... mogę to... czy na zaurak nie powinienem mieć przypadkiem Space Academy? Mam Space Academy, prawda? Mam Space Academy, prawda? Mam, to dobrze. Dobrze, że takie, że mi się szkolę przez cały czas obytu tutaj. Niedługo mi zabraknie kasy, więc hype. Interface Drive. Będę mógł latać tak szybko, że trainer mnie nie zobaczył. No dalej. Czekałem, aż skończy mi się kasa. Długo to już nie potrwa. Straciłem 58 research pointów. Nie jest to duży problem dla mnie. Jeszcze jakieś okręt by się przydało. Dalej, jeszcze jeden. Ile zostało jeszcze tur zrobienia jakiegoś okrętu? Dwie tury na Artemisie. No dobra. Narzucałem podatki. Przykro mi, ale niestety bez podatków się nie obejdzie. Może spowolnię sobie znacznie produkcję, ale mam dzięki temu jakiś szans. Więc co nie, momencik. Ja zrobię to w ten sposób. Małe okręty nie lecą. One tylko spowolniają tak naprawdę. Właśnie, co niepokoi tak. Zaznaczamy wszystkie okręty. Okej. Te śmieszne małe swordy nie lecą nigdzie. One spowalniają grę, bo strasznie długo trwa, zanim one się ruszą i tak nie mają dużego, dużej wartości, bo one zostają na Ghamus i tam będą sobie siedzieć radośnie. Tak mi się zaraz kasa skończy. Okej, mamy 12 tytanów. I tylko tytany walczą, więc to będzie szybko, że tak powiem. Wow. Wow. Te małe okręciki w ogóle po prostu znikają. Dalej. Dalej. Szybciej. Zaczynam dochodzić do wniosku, że wrzucę jeden pokrojony materiał, gdzie pokażę tylko najważniejsze elementy, a potem wrzucę taki jeden wielki, ogromny materiał, gdzie jest wszystko. Tego to materiału nikt nie obejrzy, miejmy nadzieję, nie będzie musiał cierpieć tego, co teraz cierpię, czyli... że tak powiem, braku systemu szybkiego rozstrzygnięcia bitwy. Auto i tak jest bardzo szybkie, ale nie aż tak szybkie, jakbym chciał w tym momencie. W ogóle te małe battleshipy są tak małe, tak słabe. Boom. Boom. Masz zamiar uciekać? Nie zdążysz, nieważne. A może zdążysz? Nie, nie zdążysz. Problem się rozwiązał. No dobrze. Zostało mi już bardzo mało tur na zrobienie czegokolwiek. Jeżeli te siły nie starczą, Sunfire za dwie tury się zrobi na mojej planecie. Tak, tak, tak. Ja nie jestem zainteresowany głosowaniem. Akurat na Nazinie się teraz zrobili. Zrobił Sunfire. Więc przechodzimy z budowania okrętów na trade goods, na dobra handlowe. I tak, nie, i tak zbankrutujemy w następnej turze. Jest tak śmieszne. Ale z drugiej strony teraz atakujemy, więc... najwyższa pora. Atak Antares. Wszystkie statki atakują Antares. Mamy 5 statków więcej niż mieliśmy poprzednim razem. Czy tym razem to wystarczy? To będzie epickie. I widzicie, tutaj jest ten... nie mam kursora. Po lewej widzicie ten wielki księżyc, słuszny księżyc metalowy? To jest ta stacja kosmiczna, z którą walczymy. Normalnie Gwiazda Śmierci. Najpotężniejsza jednostka w tej grze. Nic innego nie jest w stanie, nie jest ponad porównywalne z nią.
te małe okręty, jak naprawdę małe swordy, tylko ściągają ogień. Ich udział w bitwie jest malutki. Dobrze, zniszczcie ten duży okręt. Ała, on oddaje, to jest najgorsza część tego okrętu. Dobrze, teraz już nie oddasz. No dalej. Strasznie jest otwardzi. Jaj! No! Niezależnie jak bardzo nie są twardzi, w końcu padną. Wszystko w końcu padnie przede mną. W ogóle teraz mam taką przewagę, że wróg nie ma najmniejszych szans nam czegoś zrobić. Wow. Au. 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 Wow. Au. Forteca jest straszna. Au. Chryste, panie, jakie mamy straty od nich. Dalej. Dalej. Jał. Strzelać w tą wielką fortecę, zniszczyć ją. Dalej. A to jest twarde. No dalej. Już zniszczyliśmy jakieś 2000 życia, prawda? 2,5, może 3. Teraz uderzamy już prosto w systemy stacji. Wow. Tak. Nie mamy już pancerza, co? Teraz każdy strzał to będą uszkodzone systemy stacji. Więc... zniszczyliśmy mu jakąś broń pewnie teraz, albo część inną, ważną. O, dalej. Już nie oddajesz, prawda? Już nie masz... Au! Au! Dobrze! Ależ to był epicki ostatni okręt! Tak! Oh. Mamy ich technologię, mamy ich sprzęt. Możemy ukryć się w tym wymiarze, nikt nas tu nie znajdzie. Cześć, Imperatorze. The power of the ancients is now yours to command. No, to co widzę teraz kojarzy mi się z trzecim epizodem Gwiezdnych Wojen, no ale cóż. Dlaczego ludzie? Nie gram ludźmi. Nie chciałem tego wygrywać. Chciałem pokazać tylko pierwsze tury gry. Na chwilę to zrobiłem. Był z wami Alang 2, a to koniec końców Bullet Space Grimmaster of Orion 2. Co ja sobie myślałem? O matko. To nie jestem silikoidem, ja nie jestem silikoidem, Justinem. Kim jestem? Jestem jednym z najlepszych. Był z wami Alang 2 i czekam. Do zobaczenia. Hej! A nie, jeszcze zanim się pożegnam, gratulacje dla każdego, kto obejrzał całość tego materiału, który umieszczę. Hej! O matko, chyba jestem stuknięty, naprawdę jestem szalony.
szalony. Oh my god.